Była nastolatką, kiedy zafascynował ją teatr. Pierwsza myśl, jaka przyszła jej do głowy, żeby zbliżyć się do tego magicznego świata, to były zapisy do szkoły teatralnej w Warszawie i egzaminy. Udało się zdać za pierwszym razem. A o kim mówię? Mówię o Jadwidze Jankowskiej-Cieślak, urodzonej w 1951 roku w Gdańsku. Tak opisuje dziś swoje początki szkolne. Miałam 17 lat. Byłam durna jak tabaka w rogu. Czysta kartka do zapisania, czyli idealny materiał do uczenia. Na tym etapie nie można jeszcze mówić o talencie, tylko czasem komisji egzaminacyjnej udaje się wybrać właściwych ludzi. Szkołę kończyła w 1972 roku, ale udało się jej jeszcze w czasie studiów zagrać w filmie Trzeba zabić tę miłość w reżyserii Janusza Morgenstern'a. Scenariusz napisał Janusz Głowacki. Zagrała Magdę, młodą, współczesną dziewczynę. I ta kreacja przyniosła jej wielką, pierwszą, prestiżową, poważną nagrodę. Nagrodę Zbyszka Cybulskiego dla młodego aktora. Aleksander Jackiewicz tak napisał na łamach ekranów o tej kreacji. Posłuchajmy. Wielka jest naturalność gry aktorki w tej roli. Chociaż Magda często zgrywała się, ale to zgrywała się ona, nie aktorka. Magda była mieszaniną człowieka i projektu na człowieka. Nie potrafiła się jeszcze pozbierać. Naturalność gry Jankowskiej polegała na mozaikowości bliskiej autentycznym zachowaniom współczesnego człowieka, zwłaszcza młodzieży, w których niejako wszystko jest naraz. W roku 1973 aktorka zadebiutowała także na scenie i to od razu w poważnej roli tytułowej w Elektrze Jeana Giraudoux w reżyserii Kazimierza Dejmka na deskach Teatru Dramatycznego. Zachwyciła tę kreacją Leonię Jabłonkównę, która w teatrze tak oto napisała. Niezwykły wdzięk, subtelność bladej wiotkiej rośliny, uosobienie bezbronnej dziewczęcości, które wnosi za swoim pierwszym pojawieniem się na scenie, łączy się w osobliwy sposób z namiętnością, siłą wyrazu i niemal z brutalnością, która rodzi się u niej z gwałtownego zaangażowania, z jakiegoś beznamiętnego zatracenia się. Jej Elektra jest doprawdy nieubłagana. Czujemy to namacalnie, mamy pewność, że nie powstrzyma jej nic, że gotowa jest dosłownie zburzyć świat. Ta interpretacja jest wstrząsająca, urzekająca, ale i groźna. To jest istotnie Elektra naszej współczesności, a może i najbliższej przyszłości, aż dreszcz przechodzi. Jadwiga Jankowska-Cieślak była w przeszłości osobą, która cieszyła się ogromną sławą. Grała m.in. w Teatrze Dramatycznym, którego szefem był wówczas Gustaw Holoubek. W Dramatycznym zagrała m.in. tytułową Medeę w tragedii Eurypidesa w reżyserii Stanisława Brejdyganta, była Korą w Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Macieja Prusa, ale grała także w repertuarze współczesnym, na przykład zagrała w wariacjach Jerzego Grzegorzewskiego. W latach 70. jednocześnie była bardzo aktywnie filmowo, ta kariera jej właściwie filmowa i teatralna, można powiedzieć, biegły równolegle. Ona stworzyła wiele wspaniałych postaci kobiecych, to były kobiety zbuntowane, takie niestereotypowe w polskim kinie. No na przykład taka była Anna, która porzuca rodzinę, wraca do swojej dawnej miłości w filmie Pani Bowary to ja Zbigniewa Kamińskiego. Podkreślano naturalność, prawdziwość Jankowskiej-Cieślak przed kamerą i to sprawiło, że stała się ona uosobieniem, właściwie bohaterką naszych czasów. Jednak największą sławę przyniósł jej udział w węgierskim filmie Karoly Maka Inne spojrzenie, w którym zagrała w duecie z Grażyną Szapołowską.
Miért vetted el a bugyimat? Nem most. Nagyon nehéz ez, ezt te nem érted. Nézd, vannak olyan érzések. Most nehéz ezt nekem. Rendőrség. Kérem a személyi igazolványokat. One obie zagrały kobiety ogarnięte wzajemną, burzącą wszystkie tabu obyczajowe namiętnością. No, w latach 80. to był temat absolutnie nie do przyjęcia. Aktorki spotkała fala oburzenia. No, całe szczęście, że nie było wtedy w latach 70. internetu i hejtu internetowego. Na szczęście ich kreacje zostały docenione na festiwalu w Cannes, a Jadwiga Jankowska-Ciślak odebrała wówczas nagrodę Marzenie wszystkich aktorów, Złotą Palmę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. Tak to skomentowała. W życiu nie przypuszczałam, że Cannes to taki cyrk. Przyglądałam się temu, jakbym była z innej planety, a potem nagle okazało się, że dostałam tę palemkę. Absolutna euforia. Miałam wrażenie, że dotknęłam pięty Pana Boga. Byłam pewna, że cały świat się przede mną otwiera. Oczywiście po sukcesie w Cannes do filmu polskiego spływały propozycje od zagranicznych reżyserów, no ale niestety lądowały w koszu, bo pamiętajmy, to były lata 80., mieliśmy stan wojenny. Na szczęście aktorka nie próżnowała, dużo grała wtedy w polskim kinie, na przykład zagrała rolę Agaty w filmie Stan wewnętrzny w reżyserii Krzysztofa Tchórzewskiego, to był rok 83. Ze względów politycznych ten film został odłożony na półkę. Pojawił się na ekranach dopiero w 1989 roku. Sporo zagrała w kilku filmach Jacka Bromskiego, w ceremonii pogrzebowej, Zabij mnie glino, w Sztuce kochania, ale przede wszystkim zapamiętana została wtedy, kiedy zagrała w 1989 roku rolę matki dwóch chłopców, którzy zdecydowali się na brawurową ucieczkę nielegalną, oczywiście do Szwecji, w słynnym, kultowym filmie Macieja Dejczera 300 mil do nieba. Cofnijmy się nieco wcześniej, kilka lat. W 1983 roku władze zdymisjonowały Gustawa Chłopka. Teatr, zespół wspaniały stworzony przez niego Teatru Dramatycznego rozpadł się i to było bardzo trudne, traumatyczne przeżycie dla aktorki. Ostatnią rolę, którą zagrała w Teatrze Dramatycznym, była Judyta w Księdzu Marku w reżyserii Krzysztofa Zaleskiego. Tutaj stworzyła świetny duet z grającym księdza Marka Zbigniewem Zapasiewiczem. Mówi się, krytycy twierdzą, że
aktorka wykreowała, to była jedna z najlepszych, najciekawszych kreacji w jej karierze teatralnej. Później, w drugiej połowie lat 80., no, po odejściu z dramatycznego, pracowała krótko w Teatrze Polskim, wróciła do dramatycznego, potem w Teatrze Nowym. Generalnie jednak niewiele grała wówczas i tak to skomentowała w 1986 roku, mówiła w wywiadzie dla Sceny. Niewiele dziś gram, chociaż mnie akurat to bardzo nie martwi. Zresztą ja mam chyba w ogóle przedziwny status w tym zawodzie. Jedni traktują mnie jak szalone dziecko we mgle, inni nawet akceptują, jeszcze inni patrzeć na mnie nie mogą. Goście! Nareszcie! Milady zaprosiła na noworoczną kolację trójkę przyjaciół. Dziś oprócz Nowego Roku jest rocznica śmierci jej męża Lorda, a goście odwiedzający ich zawsze tego dnia nie żyją. Jednakże Milady nie rezygnuje z wydawania tej kolacji. Ponieważ jednak ze zrozumiałych względów jej przyjaciele nie mogą się pojawić na tym przyjęciu, będą oni zastępowani przez Jana Kamerdynera. No cóż, postaram się sprostać. Z kolei Wiesława Czapińska w bardzo ciekawy sposób scharakteryzowała taką nieoczywistą fizyczność Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Pisze tak. Są reżyserzy, którzy wolą zewnętrzność bardziej zwyczajną, oczywistą, twarze, na których reżyser maluje swoje własne nastroje i przekazuje własne myśli. Jankowska jest inna. Wymyka się reżyserom. Nie jest ich przysłowiowym długopisem. Przez każdą, nawet banalną postać przebija się ona sama, jej myśli, jej niepokoje, jej sprzeciwy. W latach 90. aktorka wykładała w warszawskiej szkole teatralnej. No, była związana z teatrem powszechnym, bardzo dużo też grała w Teatrze Studio, w Teatrze Studio Prezentacje, ale oczywiście film także się o nią upomniał. Pojawiła się w Pierścionku z Orłem w Koronie Andrzeja Wajdy, w filmie Pasikowskiego Słodko-Gorzki, ale uwagę krytyki zwróciła jej rola w Wezwaniu Mirosława Dębińskiego. Zagrała tam Barbarę Makowską, lekarkę pogotowia, którą w 1983 roku prześladowały służby bezpieczeństwa. Znakomicie zagrała także Marię w kameralnym dramacie, a to był debiut Małgorzaty Szumowskiej Szczęśliwy Człowiek, ale nade wszystko no, wzbudziła gorące emocje w filmie Rysa Michała Rosy. Ja ten film widziałam na festiwalu w Wenecji i nie pamiętam od dawna żadnego polskiego filmu tak entuzjastycznie przyjmowanego, oklaskiwanego jak właśnie Rysa i duet Jadwiga Jankowska-Cieślak i Krzysztof Stroiński. Stroiński grał jej męża, to była historia związku małżeńskiego z wieloletnim stażem, które przeżywa kryzys. Za tę rolę aktorka otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz polską nagrodę filmową Orzeł. Chwalono właśnie tutaj ten aktorski duet i taka króciutka recenzja. Jankowska-Cieślak odważnie wchodzi w skórę bohaterki, której świat całkowicie się załamał. Stroiński wtóruje jej znakomitą kreacją zdesperowanego człowieka, który być może uwierzył w stworzone przez siebie kłamstwo, smakowite, mocne role. W latach 1994-2008 aktorka ponownie znalazła się w zespole Teatru Dramatycznego i powróciła tutaj jeszcze raz do repertuaru antycznego, znów Elektra, którą debiutowała. Tym razem Elektra w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, więc bardzo głośny spektakl, wystąpiła w słynnym Wymazywaniu Krystiana Lupy na podstawie prozy Tomasa Bernarda, zagrała tam matkę. Później związała się od 2008 roku z Teatrem Ateneum, ale nadal grała gościnnie w bardzo znanych, głośnych spektaklach. Między innymi zagrała w Teoremacie Pier Paolo Pasoliniego w inscenizacji Grzegorza Jarzyny na deskach Teatru Rozmaitości w Warszawie. Ciekawą postać N stworzyła w sztuce anarchistka Davida Mameta w debiutanckiej reżyserii Tomasza Szczepanka w Teatrze Studio. Mówię specjalnie o tym spektaklu, ponieważ występowała tutaj, obchodziła tym spektaklem jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.
Pierwszą i jedyną miłością aktorki przez ponad 40 lat był aktor i reżyser teatralny Piotr Cieślak, który niestety zmarł 5 lat temu. Tak wspominał pierwsze zauroczenie Jankowską. Pamiętam, kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, byłem po drugim roku i zgłosiłem się, żeby pomagać przy egzaminach wstępnych. Układałem teczki osobowe i wzywałem kandydatów na salę. Ona miała wtedy długie włosy i te jej usta. Popatrzyłem i powiedziałam do sekretarki, która stała obok, to będzie moja żona. I oczywiście tak się stało. Jadwiga Jankowska-Cieślak też wspomina ich początki, mówi tak, miałam powodzenie, ale on był uparty i przystojny. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci. W tej chwili pani Jadwiga Jankowska-Cieślak mieszka w Józefowie, w domie pod Warszawą ze swoją rodziną, z dziećmi. Jeszcze przytoczę, bo to dość ważne, słowa Piotra Cieślaka, który powiedział tak: zakochać się jest łatwo, ale przeżyć ze sobą kilkadziesiąt lat bardzo trudno. Małżeństwo to rodzaj dyplomacji. Jadwiga jest przyjacielem, można wybrać się z nią na rower, pogadać. Dużo podróżujemy, zwiedzamy. Kocham, uwaga, Wenecję. A dlaczego? To za chwilę. Wszystkiego dorabialiśmy się wspólnie, niczego nie odziedziczyliśmy, nie dostaliśmy. Żona potrzebuje dużo ciszy, dlatego trudno ją wyciągnąć do restauracji, o bankietach nie wspominając. No niestety dotkliwy cios dotknął Jadwigę Jankowską-Cieślak w 2013 roku. U Piotra stwierdzono, zdiagnozowano nowotwór, zmarł w 2015. Na spotkanie z tą absolutnie wyjątkową kobietą, niezwykle barwną osobowością artystyczną, zaprasza Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi na spektakl właśnie Śmierć w Wenecji, czyli w ukochanym, mówię oko, przywołuje ukochane miasto aktorki i jej męża. Widowisko z udziałem Jadwigi Jankowskiej-Cieślak wyreżyserowali Marcin Brzozowski i Wacław Mikłaszewski. Spektakl, który jednocześnie jest impresją filmową, jest inspirowany opowiadaniem Tomasza Manna Śmierć w Wenecji. Materiał ten kręcony był całkiem niedawno, we wrześniu, nad morzem, polskim morzem. W obsadzie pojawią się również Antonina Brzozowska i Grzegorz Mikołajczyk. Premierę spektaklu, oczywiście online, zaplanowano 20 października, oczywiście na kanale kulturalnym AOJA. Gorąco i serdecznie już dziś zapraszamy. Dziękuję.